jesteśmy bezpieczni. Kolejka, a musisz... nie ma kolejki do Pawła. Zobaczysz. Zobaczysz, Mordo. Zderzysz się ze ścianą. Zderzysz się ze ścianą. Mordo, będziesz biegał po tym oktagonie jak gówno po przeręblu. No, zobaczysz. Jak jechał karetką i nagrywał, o kurwa, jest stał, ja za karetką. O, zobaczymy, kto będzie w karetce, zobaczymy. Obudzisz się. Będziesz miał. Dobra, zobaczysz, już ostatnio leżałeś, nagrywałeś. Będziesz... Wiesz dlaczego? Bo to już jutro. No co tak, taki wyszczekany, kurwa, nago nie jesteś. Jutro pogadamy. Jutro pogadamy. Szczekaj, kundelku. Suczko? O, to nagle się przypomniałeś, że drzewo postawić. Nie, przypomniałem, morda, postawić? Ty mi tu możesz postawić ewentualnie, wiesz? Zobaczysz. Penisem. No penisem, tak jak mówisz, ty masz bardachę między nogami. A tu jest penis, dobrze powiedziałeś. Coś jeszcze? Dobranoc. Dobra, panowie, jutro. Dobra, zrobiło się tu gęsto. Paweł Bomba ze mną. Nawet nie wiem, jak skomentować tą waszą wymianę zdań teraz. Pawle, no wydawało się już, że między wami jest spokojnie, ale chyba dzisiaj na ważeniu z powrotem emocje wróciły. Zobaczysz jutro, jaki będzie spokój. No, nim rzucę głównym po przeręblu. Słuchaj, jak początkowo mówiono o tym zestawieniu, to mówiono, że to jest duży mismatch, bo ty jesteś faworytem, ale później kursy bukmacherskie poszły na Ferrariego. No widzisz, dałem dupy Tarzanem i teraz myśli frajer taki, że sobie może mi poskakiwać. No zobaczysz, to jest bicie z gościem z wagi ciężkiej. Ile w ogóle wniesiesz do oktagonu jutro? Zajebania. Przed chwilą robiłeś wywiad z Mateuszem Kaniowskim, przerwałeś go, pobiegłeś na backstage. Co tam się działo? No bo tam myślałem, że koledzy się tłuką. Nie chciałem awantur tutaj, tak chciałem rozdzielić. A ty chciałeś rozdzielać? No tak, no bo koledzy się bili. Jak koledzy się biją, to trzeba rozdzielać, a nie bić się, nie? A no to wiadomo. Słuchaj, on powiedział jutro, że żywy nie wyjdziesz z klatki, bo podobno zwyzywałeś mu matkę dziecka. No właśnie, nie wiem, po co on takie bzdury wymyślił. Fajna dziewczyna, nigdy w życiu bym jej nie obraził. Jedyny problem, jaki ma, to, że z nim ma dziecko. A to co, wymyślił sobie to? No to debil jest, nie wiem, bo on kiedyś szedł gdzieś tam chyba z nią właśnie. Ja coś powiedziałem, coś takiego, że widziałem go z jakąś kurawką. Widziałem, że to ona i chyba o to. Nie jestem, tylko nie wytłumaczył mi tego, ale tak mi się wydaje. Ale no, nigdy w życiu nie obraziłem personalnie jej matki, jego dziecka. Ani tej dziewczyny, z którą był. No bo nie są dziewczyny, normalna dziewczyna i co ja mam wyobrazić. No to debil taki sam jak ten cios, kurwa, co ty się ma z nim bić. Dwa frajery i farmazoniarze. Właśnie powiedz mi, czemu ty chcesz bić mojego rywala, może poczekasz. Szmata mnie nie obrażała na wywiadach i powiem ci tak, Cfelu, będę na tym twoim prime i nie wiem, czy do twojej walki dojdzie. Nie, zostaw go, wiesz. Ja go skończę, też nie będziesz musiał co z nim robić. Albo jak ty go skończysz, to ja ci założę plaster u medyków, nie? Ale na kurwa perskie oko. No to tak możemy się umówić. Zobaczysz, co ci śmieciu teraz zrobię. Obrażałeś pana? No zobaczysz, jak to jest obrażać kogoś normalnego. Jak cię kurde spotkam na ulicy, to ci zrobię dzieciaka. Masz zakaz wjazdu do Warszawy, już trochę trwa, ale ja cię ciągle widuję w WCA na treningach. Gerard robi mi plecy, serdecznie pozdrawiam Gerarda Łabińskiego, jest najlepszym trenerem od BJJ-u, serdecznie pozdrawiam. Bo mnie ciekawi, bo ty raczej trenowałeś chyba stójkę we wcześniejszych latach i parterowo w ogóle jak walczyłeś do Tarzana, to robiłeś długo parter, czy to teraz zacząłeś? Tak, nie, no, ja parter już robię. Zaczynałem z Robertem, takim kolegą trenerem, a potem grubo poszedłem u trenera Jakubka. No i teraz u Gerarda, nie? Więc coś tam liznąłem podłogi. To miałem okazję trochę oglądać, ale miałem swój trening. Dobra, Bomba, powiedz mi tak, jak byś chciał jutro to skończyć? Przez knockout. Ale soccer kickiem, czy już nie będziesz tam różnicy kurde, dla ciebie? Żeby rozjebało łeb, nie? Żeby krwi leciało. Łoki, żebym najlepiej przeciął, bym mu pysk najchętniej łokciem, no. Łokcie, no bo łokcie też rzadko są we free fightach, albo to jest wszystko. No łokcie, no mordę, no, ja mam dobrze pociętą, mu też się należy. Ten zabierze ci może pseudonim teraz, później on będzie Scarface. Właśnie chcę mu go oddać, no taki mam zamiar. Ja wezmę Władca Pikiem, on weźmie Scarface. No dobra, dalej nie będę męczył, dzięki i dzięki. Powodzenia jutro. Tobie powodzenia w twojej walce. Dzięki. Z tym śmieciem. Safe.
Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.